Panie mecenasie, właśnie przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie kapituły transakcyjnej. Przypominam, że dla potrzeb rankingu kancelarii prawniczych typujemy wiodące transakcje, które obsługiwały kancelarii oczywiście, na polskim rynku w ubiegłym roku. Proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia prawników, jak się ten rynek zmienia? Czy jest tych transakcji więcej, czy mniej? Co kancelarie mają do roboty, mówiąc krótko? To już chyba zauważyliśmy na posiedzeniu kapituły w zeszłym roku, że ilość transakcji się zmniejsza i wydaje mi się też, że te transakcje są trochę mniejsze niż kiedyś na nie patrzyliśmy, co oczywiście powoduje, że kancelarie mają trochę mniej pracy. Na szczęście pojawiają się może nowe kategorie, tak jak w tym roku otworzyliśmy nową kategorię transakcji nieruchomościowych, bo sporo transakcji w tym kierunku, tego typu się pojawiło i transakcji transgranicznych, których dawniej też było bardzo mało. Czy jeżeli tych transakcji samych jest mniej i wartość też ich jest mniejsza, tak? Bo to widzimy bardzo wyraźnie. Jak to się też przekłada na pracę i na kondycję kancelarii? Bo rozumiem, że jeżeli na rynku trwa jakieś dokręcanie śruby, to być może w kancelariach też. Dwa aspekty tu trzeba mówić. Oczywiście dla dużych kancelarii to te wielkie transakcje to jest podstawowa ich praca. Mhm. I tych transakcji jest mniej, więc podejrzewam, że ten raptowny rozwój kancelarii, gdzie zatrudniały co roku całą grupę prawników, to te czasy pewnie się już skończyły. Mhm. Ale nie zapominajmy, że poza tymi największymi transakcjami, które tutaj widzimy, prawnicy mają też sporo pracy z takimi średnimi czy małymi transakcjami, których jak brakuje tych dużych, no to tamte dają pracę, więc to nie jest tak, że rynek się załamuje. Aczkolwiek no, w tych największych transakcjach ewidentnie trend jest schyłkowy, można powiedzieć. Może schyłkowy za mocno powiedziany, ale zmniejszający się. Ale to ja zapytam pana wprost, czy widać na przykład to, że kancelarie zaczynają zwalniać ludzi albo że zaczynają płacić mniej? No, czy zaczynają płacić mniej, to trudno powiedzieć, bo takich statystyk nikt nie prowadzi. Masowych zwolnień nie widziałem, aczkolwiek pewnie jak zawsze jest trochę resume na rynku, ale pamiętajmy, że w tych kancelariach dużych zwłaszcza jest taka naturalna zmiana pokoleniowa. To nie są tego typu instytucje, że ktoś się zatrudnia od razu do końca życia. Tak? Wiele osób pracuje parę lat w kancelarii, odchodzi, kancelarie zatrudniają nowych ludzi. A tymi młodymi prawnikami no też mamy pewną ewolucję, bo jest ich coraz więcej. Zalew rynku właściwie. I to powiedziałbym coraz lepiej wykształconych. Dawniej młody prawnik, który był po studiach i jeszcze studiach za granicą i znał jeden czy dwa języki, to była taka rzadkość, że wszyscy sobie go wyrywali z rąk do rąk i on mógł sobie wybierać w ofertach. A dzisiaj ja widzę bardzo dużo, bardzo wielu prawników ze świetnym wykształceniem i świetnymi referencjami, którzy mają kłopot ze znalezieniem pracy. Bardzo panu dziękuję, a dla państwa tworzymy właśnie ranking kancelarii prawniczych, który będzie ciekawy, mam nadzieję, nie tylko w części transakcyjnej.